Witajcie ponownie. Nazywam się Pierzchała Kinga, studiuję psychologię, kończę już, będę właśnie pisała pracę też magisterską, studiuję na SWPS w Poznaniu. My mieszkamy ogólnie w tym momencie w Berlinie, ale mimo wszystko chciałabym najpierw dotrzeć do Was polskojęzycznych odbiorców. I chciałabym oczywiście, żebyście w tym projekcie mi jak najbardziej pomogli, dlatego cieszę się na każdy Wasz komentarz. Chciałabym zostać i nawiązać znowu do poprzedniej części, a mianowicie naszych możliwości jako samodzielnie wychowujących rodziców. Uważam z własnego takiego doświadczenia, zupełnie nienaukowego, że właśnie jak zostałam, można powiedzieć, z tymi wszystkimi myślami, problemami i się okazało, że będę samotnie wychowującą mamą. Wiadomo, to nie było w pierwszej takiej chwili jakieś bardzo pozytywne, aczkolwiek z tego bardzo pozytywne plony można zbierać i właśnie na tym bym się chciała skoncentrować, bo to mi pokazało, jak wiele możliwości mamy, ile potencjału i też ja jako osoba, jako Kinga, jako mama Kinga też posiadam. Ostatnio mówiłam chociażby o moich studiach, co też się wydawało, miałam bardzo dużo komplikacji, zaczynałam studia też w Lipsku, tam mi nie wyszło, przeniosłam się teraz do Poznania. Także jednym słowem, nie poddawać się, zostać przy swojej drodze, przy swoich marzeniach, bo one są możliwe, trzeba je tylko realizować i oczywiście, tak jak powiedziałam, po prostu się nie poddawać, tak? Wiadomo, że jest dużo momentów takich bardzo gdzieś tam po drodze może dołujących, jakieś takie nie zawsze sprzyjają nam osoby, które spotykamy, gdzieś nas dołują. Szczególnie my, gdzie nie mamy jakiegoś takiego socjalnego zaplecza, wydaje mi się, ulegamy pewnym takim manipulacjom, co też nie jest nam potrzebne, po prostu trzeba mieć odwagę bycia sobą, mieć odwagę akceptacji takiego, jakim się jest w takiej sytuacji, jakiej się znalazło, tak? I co chciałam właśnie powiedzieć, że chciałabym się z Wami w sumie podzielić bardzo i też Was może zainspirować i pociągnąć troszkę do tej naszej wspólnej rozmowy, żebyśmy tych wątków mieli coraz więcej i żebyśmy mogli też je poruszać. Może mielibyście też ochotę się dzielić swoimi jakimiś takimi z życia wziętymi wydarzeniami, gdzie dobrze by zrobiło, żeby nie były zachowane tylko dla Was, ale żebyście oczywiście też podzielili się dalej nimi. Muszę przybliżyć malutką moją córeczkę, bo ona tutaj nam towarzyszy przy tych nagraniach i widzę, że jest troszkę już nerwowa, dlatego ją wezmę. O! Tak, i chciałam właśnie Wam opowiedzieć może o tym, jak to było ze mną, jak wspaniale się to wszystko potoczyło, gdzie na początku, tak jak wspomniałam, nie było tak kolorowo. Byłam też młodsza, się okazało, że będę właśnie samotnie wychowywać mojego syna najpierw. Wychowywanie pierwszego dziecka, muszę powiedzieć, przyznać się, na drodze błędów, no, zebrałam jakieś doświadczenie, tak? Nie było to takie wszystko bardzo proste, nie było to takie bardzo wszystko easy. Aczkolwiek teraz już z drugim dzieckiem jest mi też prościej, jestem bardziej wyluzowana i pozytywniej też myślę. Także myślę, że z tą wiedzą, którą mam obecnie teraz i z tymi doświadczeniami, byłoby zupełnie inaczej też wychowywać mojego pierwszego syna. No i oczywiście mam nadzieję, że mi też wybaczy poniekąd niektóre jakieś takie wychowawcze błędy, bo niestety właśnie tak jak wspomniałam, na tej drodze prób i błędów takie też się pojawiły, ale właśnie gdyby ich nie było, to nie byłabym tu, gdzie jestem obecnie. A co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że i podziękować moim dzieciom przede wszystkim i też muszę powiedzieć, że to nie jest takie, że mi się przydarzyło, po prostu to ma sens, że samotnie wychowuję, że samodzielnie wychowuję moje dzieci.
dlatego że obudziło to we mnie bardzo dużo pozytywnych i jakoś stałam się bardziej kreatywna. Wiadome, człowiek jest stawiany w różnych takich problematycznych sytuacjach życiowych i musimy sobie jakoś z nimi radzić, tak? To jest trochę inaczej, aniżeli w pełnej rodzinie. Jesteśmy w tym wszystkim z reguły sami. Czy nam się popsuje na drodze auto? Czy nam się pralka popsuje w domu, tak? Musimy sobie z tym jakoś radzić. Czy to są też sprawy finansowe, bo też i takie są. Wydaje mi się, że dużo jest rodziców samotnie wychowujących, dotkniętych właśnie też tym problemem, bo jakby nie patrzeć, są pewne ograniczenia wynikające, szczególnie przy takich małych dzieciach, z tego, że brakuje po prostu opieki też od strony państwa, jakiejś takiego zaplecza socjalnego, bym powiedziała. Ale cały czas odchodzę od tematu, a moim wątkiem jest to, że chciałam się właśnie z wami bardzo podzielić moją inspiracją, moją motywacją. Chciałabym wam przekazać, jest to trudne do ubrania w słowach, a szczególnie w tych bardzo krótkoterminarzowych filmikach, jak bardzo moją osobowość, jak bardzo mój charakter przede wszystkim rozwinęło samodzielne wychowywanie, tak? Człowiek dotyka swoich granic, powiem szczerze. Były momenty, gdzie powiedziałam, nie, no już teraz to już nie dam rady, tak? Dałam radę. I dlatego bardzo, bardzo bym chciała wam powiedzieć, tak bardzo ogólnie, bo wiadomo, może w następnych filmikach będę się dalej jakimiś konkretnymi przykładami z wami dzieliła, żebyście się nie poddawali. Macie niesamowity potencjał, jesteście naprawdę bohaterami dnia codziennego, że sobie z tym wszystkim radzicie. I nie poddawajcie się, idźcie drogą swoich marzeń. Mi się to udaje każdego dnia. Nie będę mówiła z perspektywy oczywiście gdzieś